Witam widzowie, dzisiaj jesteśmy w takiej nietypowej formie, ponieważ nie jesteśmy w Robloxie, ja mam taki filtr na twarz, bo chcę wam powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Moja hejterka na swoim nowym filmie, na swoim kanale wrzuciła, że ma dostęp do mojego komputera. Pokazała niektóre moje pliki, jakieś moje prywatne rzeczy, zdjęcia, filmy, zdradziła nawet kawałek mojej nowej piosenki. I zanim to sprawdzicie, bo pewnie jesteście ciekawi, to chcę wam o czymś bardzo ważnym powiedzieć. Aktualnie współpracuję z policją, aby odzyskać dostęp do mojego komputera, bo wygląda to tak, że ja go włączam i on od razu wywala jakiś błąd i się wyłącza, więc no nie mam dostępu po prostu. I to jest prawda, hejterka w jakiś sposób włamała się na mój komputer i opublikowała różne rzeczy, na przykład piosenkę o hejterce, która miała wyjść dopiero za jakiś czas. No nie jest ciekawie, prawdopodobnie wydarzyło się to wtedy, gdy na tym filmie z prawdziwego życia hejterka ukradła mi telefon na chwilę, to wtedy go przeszukała i po prostu znalazła jakieś różne informacje, po prostu jakieś różne rzeczy, które miałem zapisane na telefonie i w ten sposób się dostała na mój komputer. No i staram się odzyskać dostęp do niego, z tego co wiem jest bardzo duża szansa, że już jutro odzyskam dostęp do komputera i pojawi się normalny film na kanale, no ale nie wiadomo ile szkód po prostu wyrządzi hejterka przez ten czas. Jak coś to kanał YouTube jest raczej bezpieczny, bo ma go bardzo zabezpieczonego na 3 sposoby i przez telefon mogę wylogować się z kanału na komputerze i ona już nie będzie miała do niego dostępu, no ale ma dostęp do wszystkich innych po prostu rzeczy. Więc może zrobić po prostu dużo nieprzyjemnych rzeczy, zresztą już zrobiła i możecie to zobaczyć na jej filmie, więc zostawiam wam tam do niego link w opisie i jeszcze prośba, abyście zostawili suba i lajka, jeżeli jeszcze tego nie robicie, aby jak najwięcej osób zobaczyło ten film, bo to jest naprawdę mega ważne. I na moim Instagramie na bieżąco pokazuję, co się u mnie dzieje, więc osoby, które mnie tam obserwują, najszybciej po prostu o wszystkim wiedzą, więc link do Instagrama też tam macie w opisie. Zapraszam, trzymajcie kciuki, żeby wszystko się skończyło dobrze, bo ja jestem załamany, słuchajcie. Dziękuję wam, widzowie.